Panie prezydencie. Polska jest jedna i jest domem nas wszystkich. Chcemy, by każdy czuł się w niej jak u siebie. Wymaga to poszanowania praw, które nam, obywatelom, gwarantuje Konstytucja. Obecnie pod hasłami walki z epidemią wdrażane są rozwiązania społeczne, które naruszają przyrodzoną przestrzeń ludzkiej wolności oraz jej konstytucyjne gwarancje. Pod pretekstem sanitarnym rozwijane są projekty segregacji i izolacji społecznej. Rozważane jest wprowadzenie obowiązku przymusowych szczepień, pomimo że ani koncerny farmaceutyczne, ani rząd nie chce odpowiadać za negatywne konsekwencje. Lockdown, czyli zamykanie gospodarki, zapowiadana rewolucja w obszarze własności i prywatności, prowadzą do ograniczenia wolności ludzi, rodzin i narodów. Manipulowanie faktami, ograniczenie wolności słowa i cenzura to dziś smutna codzienność. Naukowcy, dziennikarze głoszący zdania odrębne są eliminowani z debaty publicznej, a lekarze zastraszani groźbą utraty prawa do wykonywania zawodu. Panie prezydencie, dziś stawiamy pełne niepokoju pytanie o przyszłość naszej ojczyzny. Nasz naród wychowany w duchu umiłowania wolności nie jest przecież w stanie rozbijać się warunka zniewolenia. Apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o wetowanie wszystkich ustaw, które godzą w prawa i wolności obywatelskie. A jeśli budzą jakiekolwiek wątpliwości, o kierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego. Liczymy na Pana, Panie Prezydencie.